Cześć, nazywam się Darek Kraśnicki i w tym wideo opowiem Ci, jak to zostałem nagle zmuszony w ciągu zaledwie kolejnych 2 miesięcy do wideo launchu, ale po tym, jak moje klasyczne strony internetowe oczywiście dostały klapsa od Pingwina, a w zasadzie mało powiedziane klapsa, no można by powiedzieć Riddick Bowie i gołota po jajach. No, ci co nie wiedzą o tym Pingwinie, o tym sympatycznym ptaku, tylko powiem, że była to zmiana algorytmu Google, po której gdzieś końcem kwietnia 2012 roku, kiedy leżałem sobie spokojnie w sanatorium poszpitalnym. Natomiast ruch wtedy na moich stronach spadł z dnia na dzień, na chlebowych stronach z dnia na dzień spadł o 50%. Także jak się ktoś cieszy czyimś nieszczęściem, to ma czym, a na niektórych jeszcze więcej. Troszeczkę się poprawiło po takiej korekcie końcem maja, no ale ciągle mi do tych starych, dobrych czasów. Natomiast zmuszony z takim spadkiem zarobków i to zarówno z mojej firmy offline, jak i tych groszy za AdSense, postanowiłem wystawić na sprzedaż mój kurs taki internetowy, produkt typowo cyfrowy. I tym razem większość kampanii była prowadzona wyłącznie przez wysyłanie mailem filmików, czyli wyłącznie wysyłałem filmiki wideo w jakiejś takiej określonej sekwencji. Zacząłem oczywiście od sposobu podnoszącego oglądalność filmu, zachęcającego tak pośrednio do zapisu na listę poprzez oferowanie darmowego kursu. No troszeczkę taka bardziej inwestycja w przyszłość, pod kolejny wideo launch. I zaoferowałem za darmo 2 kursy dla osób, które napiszą mi najlepsze przemyślane, powtarzam jeszcze raz, najlepsze przemyślane komentarze właśnie pod tym filmem, dlaczego takie szkolenie byłoby przydatne. Z reguły takie przemyślane komentarze mają trochę słów kluczowych, są takie bardziej wartościowe niż te, co wcześniej miałem. No, proszę mi tam przysłać materiały na kurs i podany mail, prawda? Ci, co się tam znają lepiej lub się nie znają, cel tych procedur, tych komentarzy jest dwojaki. I po pierwsze, poprzednio po takich procedurach wideo od razu skoczyło z 20 na 5 miejsce w Google w interesującej mnie frazie multiselect, prawda, czy multiselect do policji, praktycznie znajduje się pod forami, które są tam od lat, no ale oczywiście jest ładne taka, ładne zdjęcie moje i ma to ruchu jest sporo, około 5-6 tysięcy wyświetleń miesięcznie. Natomiast po drugie, jest to jakiś social proof dla kolejnych widzów, no, że jest zainteresowanie tym, co oferuje po prostu. No, musimy tak wejść w umysł naszego potencjalnego klienta, który myśli tak, no skoro tyle osób coś tam napisało, tyle tych komentarzy, no to znaczy, że widocznie miało jakiś powód, aby to zrobić. No, uzyskałem kilkanaście komentarzy, a może i nawet koło 100. Fajne komentarze, jeszcze więcej przyszło na maila, bo tam nie każdy chciał być anonimowy. No, wyłoniłem zwycięzców. Zrobiłem przy okazji trochę szumu koło siebie, prawda? I zacząłem już wysyłać już filmy jako prelaunch, prawda? Co zwycięzcy otrzymali? No w sumie produkt cyfrowy, czyli 2 moje kursy. Koszt promocji nie był zbyt duży. Raczej też z ich komentarzy wynikała, że była mała szansa, aby obydwoje nagle kupili coś podczas tego mojego właściwego launchu. Natomiast oddźwięk z komentarzy potraktowałem jako taką małą ankietę i późniejsze filmy w zasadzie były oparte na tym, na tej ankiecie, prawda, o perspektywach pracy, no w zasadzie nawet o, później o kłopotach, jakie czekają danego kandydata do tego zajęcia. Także o tym wszystkim właśnie dowiedziałem się z tych komentarzy. Natomiast gdzieś w połowie trzeciego filmu, tego już po rozstrzygnięciu konkursu, zacząłem oferować swój cyfrowy produkt jako przejście na jakiś taki wyższy poziom mojego nauczania. No oczywiście ten cyfrowy produkt miał być tym, co te kłopoty tutaj wszystkie opisane przez komentujących, miał skutecznie je właśnie rozwiązać. No i dzięki Bogu, znowu sukces, prawda, zaledwie 3 dni sprzedaży,
fatalnym okresie, prawda? No i sprzedane ponad 40 kursów. Można by powiedzieć 5 cyferek w 3 dni i jak już podkreśliłem, pomimo bardzo niekorzystnej pory, a mianowicie kampanię skończyłem dokładnie w Boże Ciało, prawda, Święto Bożego Ciała i na dzień przed Euro 2012, prawda, czyli no, chcąc nie chcąc ludzie byli zainteresowani czym innym, część wyjechała na tak zwany długi weekend. Natomiast proszę tutaj króciutki rzut oka na rezultaty. Proszę popatrzeć. Natomiast nie prezentuję tego filmu, aby się pochwalić. No aczkolwiek, jak sami wiecie, nie można zlekceważyć czyjegoś ego, szczególnie w marketingu. No, a ego klienta już zlekceważyć to już grzech śmiertelny. No ale do czego tak w sumie zmierzam? No na koniec kilka tych takich wniosków. Moich wniosków. Google stało się nagle nieprzewidywalne, prawda? O ile przeżyłem pandę nieruszony, nietknięty, prawda? Nawet poszło trochę do góry, to ten pingwin naprawdę wlazł mi w szkodę, jak ta krowa Pawlaka Kargulowi, czy odwrotnie. Odczułem to zdecydowanie w mojej przychodni, no i powiedzmy w portmonetce mojej żony, prawda? Tak więc, jeżeli nie chcesz utonąć, musisz znaleźć jakąś swoją oryginalną metodę marketingową, która jest taka zdecydowanie mniej zależna od fochów wyszukiwarki z Mountain View. I e-mail marketing, e-mail wideo marketing, oczywiście prawidłowo przeprowadzony jest ciągle takim leczeniem z wyboru. I przykładowo, możesz tam sobie zrobić jakąś taką małą serię porad, oczywiście najpierw strona przechwytująca, potem jakaś seria porad przez autoresponder, wysyłana w jakiejś tam kolejności, raz zrobisz, każdemu wysyłasz, prawda? Praktyczna porada, nie radzę od razu oferować niczego do sprzedaży, maile powinny być raczej krótkie, ciekawe. Ja robię z linkiem do mojej strony internetowej, aby ten potencjalny klient nauczył się jak piesek Pawłowa, prawda, klikać, aby trafić na coś ciekawego. Jeżeli chodzi o autoresponder, używam Aweber. Dobry news dla tych, co to chcą go używać. Wprowadzili ostatnio kilka ulepszeń takich dla innych niż anglojęzyczni klienci. Poprzednio miałem mały problem z polskimi znakami, szczególnie przy plain text oraz w temacie maila. Także nawet jeżeli nie masz ochoty na taki prawdziwy wideo launch, no boisz się kręcić te filmy, musiałbyś zobaczyć moje pierwsze, to po prostu tragedia, stękanie, kwękanie, jąkanie. Także nawet jeżeli nie masz ochoty na ten e-mail wideo launch, to poprzez zwykły newsletter masz znacznie większą szansę zaistnienia, niż będąc tylko zdany na czyjąś łaskę, prawda, która na pstrym koniu jeździ. Natomiast ta łaska czy nie łaska, oczywiście to jest w domyśle Google, a ty poprzez stronę przechwytującą tworzysz powoli listę wiernych ci klientów, którzy od czasu do czasu po prostu jak zły szeląg powracają. Możliwości są nieograniczone, jeżeli jakimś cudem dostarczysz coś wartościowego, nie będziesz spamerem, zdecydowanie jesteś skazany na sukces. Będzie to również jakąś twoją próbą pozyskania ruchu z innego źródła w tych niespokojnych dla SEO czasach. Pod koniec, cóż, no tradycyjnie zapraszam do komentarzy tego wideo, zróbcie jakiś oddźwięk, żeby ono tam gdzieś, chociaż to wideo poszło wyżej w rankingu. Pod filmem jest miejsce, na którym zdecydowanie coś możesz napisać. Natomiast co mnie interesuje? Zawsze mnie interesuje, jak sprawują się inne autorespondery, czy właśnie twoje sukcesy wideo marketingu jakieś są, czy przynoszą jakieś, przynoszą ci jakiś sukces, nie za zasadzie, że obiecanki, cacanki w 3 dni milion złotych, prawda? No, głównie mi chodzi o jakieś takie właśnie strategie, które przynoszą w dłuższym, jakąś długofalową kasę, prawda? Także bye bye, mówił Darek Kraśnicki z Wrocławia, koniecznie skomentuj to wideo.